Witam. Dzisiaj film o nawożeniu pomidorów, a szczególnie rozsady, ale też potem nawet w trakcie wegetacji. I tutaj będzie mowa o takim jednym zasadniczym błędzie, który się popełnia. I będzie chodziło dzisiaj o nawożenie mikroelementami. I tutaj dla przykładu mam dwa nawozy, które czasami używam do karmiania. Jest to Krystalon czerwony i Florowi do pomidorów i papryki. I tutaj w tych składach nieraz pewnie widziałeś taki coś jak miedź schalatowana przez EDTA, mangan schalatowany, cynk schalatowany, tak samo tutaj jest żelazo. W tym nawozie te same metale są schalatowane. I jeszcze tutaj mamy informację, że w Krystalonie, że stabilność frakcji schalatowanych jest od 3,5 do 6,5 pH, a tutaj we Florowicie stabilność, akceptowalna stabilność frakcji schalatowanej jest w zakresie od 3 do 7, chociaż przy tym halacie EDTA tutaj troszeczkę chyba według mnie jest przekłamanie, bo ten właśnie helat, ten rodzaj helatu jest stabilny przy pH od 3 do maksymalnie 6,5. Teraz trzeba wiedzieć, co to jest ten właśnie helat EDTA. W tym przypadku EDTA jest to kwas wersenowy. Jest to związek kompleksowy, który wiąże kationy metalów. I teraz powiem pokrótce, po co producent właśnie te pierwiastki tych metali podaje tutaj w formie schalatowanej. A to po to właśnie są schalatowane te pierwiastki, tych metali mikroelementów, po to, aby właśnie były skutecznie dostarczone do rośliny. No i wtedy muszą zostać schalatowane, ponieważ w innym przypadku w kontakcie z innymi pierwiastkami mogą wchodzić przeróżne reakcje i zostać po prostu utlenione lub wytrącone. I kluczowym właśnie dla tych związków helatowym jest pH i ziemi i wody, którą użyjemy do podlewania tym nawozem. Helat EDTA jest stabilny przy około od 3 do 6,5 pH. Poniżej i powyżej traci stabilność i nie utrzyma na przykład żelaza czy miedzi w kleszczach helatu. Żelazo w takim przypadku zostaje utlenione i nie jest dostępne dla rośliny. I gdy masz problemy z mikroelementami przy produkcji rozsady czy normalnej oprawie w tunelu czy szklarni, to przy niedoborach mikroelementów będą występowały chlorozy, czyli takie najróżniejsze przebarwienia liści. W przypadku niedoboru żelaza liście zrobią się cytrynowo-żółte z zielonym nerwem po środku. Mogą występować też różne inne objawy, jak ogólna zmiana koloru nerwów czy nawet zanikanie stożka wzrostu. Teraz mniej więcej pokażę, jak wygląda helat metalu. Tutaj mamy metal i związek helatowy ma 5 albo 6 wiązań. Ten z 6 wiązaniami jest silniejszy i stabilny, bardziej stabilny co do pH i może być stabilny do nawet 10 pH. Ale ten helat EDTA jest stabilny do 6,5 pH. I tak w wersji uproszczonej wygląda wzór chemiczny tego właśnie związku halatu. Metal jest w tym związku kationem centralnie otoczonym dookoła. I właśnie stabilność tych wiązań, tego halatu z metalem zależy właśnie od pH podłoża i pH wody, którą używamy do podlewania. Jeśli pH jest na odpowiednim poziomie, tak samo woda używana do podlewania, to ten halat przedostaje się do rośliny, jest w roślinie transportowany i roślina może właśnie z tych mikroelementów korzystać. I na czym polega właśnie ten błąd w nawożeniu? A to na tym, że w Polsce kranówka przeważnie w 90%, a może więcej, jest grubo powyżej 7 pH. To sobie może sprawdzić na stronie internetowej swojego dostawcy wody. Także w moim przypadku pH wody w kranie jest 7,40. Tak samo jest 0,5 grama węglanu wapnia, czyli tak zwanej kredy. I przy takiej wodzie, gdy rozrobimy właśnie taki nawóz, czy ten nawóz, gdzie helat jest stabilny do 6,5, helat traci właśnie swoją stabilność i te mikroelementy nie zostaną prawidłowo dostarczone do rośliny. Także rozwiązaniem tego problemu jest zakwaszanie wody albo kwasem cytrynowym, albo tutaj w tym przypadku fosforowym. Ale w sumie najlepszym sposobem będzie używanie deszczówki, tylko z deszczówką też jest różnie. W każdym rejonie Polski wartość pH będzie różna. U mnie pH deszczówki waha się mniej więcej koło 6, także spokojnie mogę ją używać i do tych nawozów i te helaty będą stabilne. Jeśli nie mamy deszczówki w zimie, to możemy sobie zebrać do jakiejś wanienki po prostu śniegu, roztopić i używać
właśnie do rozrabiania nawozów. Do rozsady nie potrzebujemy tyle wody na początku, także tego śniegu nie musimy dużo zebrać. Co do pH podłoży, to przeważnie do rozsady używamy takich podłoży jak torf ogrodniczy 5,5-6,5 pH, czyli dobre pH, albo ziemi do wysiewu, która też przeważnie ma taki oczyn pH. Także w tym wypadku problem podłoża przy rozsadzie odpada. Chociaż nie do końca, bo niektórzy używają, jak tutaj widać, taki czysty, przefermentowany, kilkuletni kompost, ale ten kompost ma przynajmniej 7,5 pH, także tutaj chelaty stracą stabilność i gdy używasz kompostu do przykładowo produkcji rozsady, to te chelaty nie będą stabilne i jedynie ten nawóz możesz użyć jako nawóz dolistny i wtedy ten nawóz jako dolistny zadziała. Istnieją jeszcze inne rodzaje chelatów, bo tutaj mówiliśmy o tym właśnie chelacie DTPA, ale przykładowo istnieje taki chelat jak DDHA i on jest stabilny od 3 do 10 pH, także gdyby był nawóz właśnie z tym chelatem, z taką formą chelatu, to spokojnie możemy wtedy używać kranówki, ale w tym przypadkach, właśnie w tych dwóch przypadkach, to musi być woda albo zakwaszona, albo ostatecznie deszczówka. Na koniec powiem ciekawostkę, przykładowo za pomocą kwasu wersenowego, jak tutaj w tym przypadku chelatu EDTA, przeprowadza się leczenie medyczne polegające na usunięciu metali ciężkich z organizmu po zatruciu i taki chelat działa jako otrutka. Tak samo chelaty występują w suplementach diety, jak na przykład w dwuwartościowym żelazie schelatowanym. Także nie tylko chelaty wykorzystywane są w rolnictwie. Także to by było na tyle. Cześć.